Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keepera. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję za Wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, w ostatnim odcinku została otwarta nareszcie tawerna, i jeszcze okazało się dodatkowo, że muszę poszukać zapolować właściwie na wampira. Ale wszystko wszystkim ogólnie rzecz biorąc, mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, a że dziś jest dzień astrologa, a miałem odwiedzić astrologa, więc dobrze byłoby. Do jego mościa tutaj zawitać, ponieważ mogę mu dać szansę odzyskania miłości swej córki, czyli pani Wdzięczki. Panny Wdzięczki właściwie. Powiedz mu, że panna Wdzięczka potrzebuje pomocy. Oczywiście, że tak. Jeszcze srebrna opowieść, wspaniale. Znalazłem chyba sposób, w jaki mógłbyś zrehabilitować się w oczach swojej córki. Jeszcze jedna opowieść, no świetnie. Co mogę zrobić? Jestem gotów podjąć się, podjąć się wszystkiego, co tylko leży w mojej mocy, a nawet tego co nie leży. Zobaczymy. Jest pewien młody mężczyzna. No w tej chwili to właściwie nie jest mężczyzna. Mówiąc krótko, grozi mu niebezpieczeństwo. Został uwięziony w górskim forcie. Twoja córka chce go ocalić. Czemu? No, powiedziała, że go kocha: jeśli więc pomożemy, pomożesz jej go uwolnić. To byłby dobry y, pierwszy krok. No oczywiście, że tak. Hmm, ciekawe, fort jest zamknięty i pilnie strzeżony. Byłem tam kiedyś podczas ekspedycji archeologicznej. Nie skończyło się to dobrze. Wysadziliśmy przypadkiem północną przełęcz, mm, to nie była nasza wina. Wielki wybuch sprawił, że nasze obliczenia okazały się błędne. Lord Komandor zagroził, że mnie zabije, ledwo uszliśmy z życiem. Ale minęło już wiele lat. Myślę, że moglibyśmy z polecenia uniwersytetu zorganizować nową ekspedycję, a wtedy mm, byłaby. Możliwość uwolnienia potajemnie tego młodzieńca. No dobrze, co do ekspedycji. Jak ją zorganizujemy? Przecież nawet już tam nie pracujesz. Eee, tam. Jesteśmy członkami wewnętrznego kręgu. Sprzeczki kochanków łatwo załagodzić. No okej. Okay. Muszę tylko pokazać im, że poczyniłem postępy w swoich badaniach, a przyjmą mnie z powrotem. A czyniłeś jakieś postępy? E, nie bardzo. Czuję się pusty w środku, a teraz jeszcze nie umiem myśleć o niczym poza swoją córką. Musisz mi pomóc. No oczywiście, że tak. Jesteś mądry młodzieńcem. Umiesz pisać? Tak. No oczywiście. Napisz książkę. Nie powinna być zbyt kiepska i możesz pisać o czym chcesz. Okej, okay, spoko. Hmm, jeśli na okładce będzie moje szacowne imię, powinno wystarczyć. Napisz srebrną książkę. No, okej, okay, no dobra, jest to do zrobienia. E, przy okazji pan osioł się pojawił u mnie, tak jest mój e, towarzysz towarzysz komunista osioł. O, tu się zupka z kapustką ogarnęła. Bardzo fajnie dorzucimy sobie kolejną tak, jesteś się tu gotuj. Ty idziesz tutaj. A właśnie, jeszcze to muszę powrzucać. Dobra. To muszę powrócić do skrzynki. Właśnie, postawiłem, wybudowałem, moi drodzy, winiarnie oraz browar zombiakowy. Muszę właśnie stworzyć zombiaki do tegoż celu, żeby mogły transportować, oczywiście, winko oraz piwko do, do mojej tawerny. Tak jest, do tawerny, bo to ważna rzecz. Kurde, jeszcze miałem manekina jakiegoś dla Mietka wykonać. Kurde, tyle roboty. Dobra, po kolei, po kolei, zróbmy to tak. To idzie tutaj, bo mi przeszkadza ogarniemy zwłoki w sumie to ja mam chyba kilka dobrych zwłok wow, Krystian ale mnie tu poniosło, no dawno mnie tu nie było o, panie no dobra, z tych chciał to niewiele zrobimy chociaż może z tego coś ugram czekaj, krew tak, właśnie, krew, potrzebujemy krwi muszę zacząć tutaj działać znowu ze zwłokami a, ponieważ krew mi jest potrzebna do do alchemii tak, 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 do alchemii, dokładnie co je Dobre serducho, mózg niekoniecznie, jelita takie sobie. Mózg usuniemy, wrzucimy mu tu jakiś lepszy i zrobimy z niego. Hmm, zombiaka transportowego myślę, chyba tak. Od tego zaczniemy. Hmm, o, to jest ładny mózg. Kurde, tu zapomniałem, że tu jeszcze zwłoki leżą. Ciekawe, czy one się nie zepsuły. I nie, nie, nie jest źle. Dobra, co myśmy tu dali? Zastrzyk srebra. Czy ja mogę go potraktować za złota? Kurde, Wafel, synek, mogę. Fajnie. Dobra, a czy mogę mu na przykład dać zastrzyk klejący? Pewnie, że mogę. Dobra, to jedziemy z tematem. E, chodź stary, ty jesteś o, osiem. E, to ja bym ci mógł na przykład... Właśnie, ja ci mogę zastrzyk ługowy dorzucić. Później potraktujecie z zastrzykiem srebra, to powinno dać radę. Dobra, z tego sobie zrobimy zombiakowe zwłoki. E, te badziewne... Znaczy nie, nie, nie do końca badziewne, te się popsuły. Zombiaka z tego nie zrobię. O, proszę bardzo, kolejny, kolejny zły mózg e, Mroczny No, no dobra, niech będzie Pozbieram co trzeba i idziesz, mój drogi Z włoku na e, Na podpałkę Tak jest, pójdziesz na podpałkę Jeszcze zobaczę, czy masz jakieś, e, co tu masz, słabe serce A, jelitka, nie najgorsze Widzę, jelitka, nie najgorsze Też sobie zabierzemy, takie się mogą przydać Do stworzenia czegoś sensownego Dobra, i te zwłoki można byłoby Spalić, właśnie A, dobra, zaraz, w drodze powrotnej Umieść podpal Proszę bardzo W drodze powrotnej Żebym nie zapomniał, wyślij broń Okej, okay. dobra Będziemy czekali na informacje od mojego towarzysza Osioła, e, się dowiemy Dobra, to poszło z dymem, jeszcze jakieś badziewne zwłoki Te były słabe też je zaraz tu spalimy. Masz co fajnego? Odłamek grzechu. O właśnie, a tamte zwłoki nie mają odłamka grzechu. Ciekawe do czego mi to będzie potrzebne. No na pewno w tej komnacie tutaj obok, ale spoko. Tego na razie nie podejmuję tematu. Nie podejmuję tematu, bo mam mnóstwo po prostu roboty mnóstwo rzeczy do zrobienia jeszcze jeśli dorzuciłbym sobie o jelitka sobie zabierzemy jeśli dorzuciłbym sobie ogarnianie tej komnaty to mogłoby mi trochę czasu braknąć o właśnie kurde wafel dzień mszy wspaniale z grubym trzeba zagadać O ten mózg o, taki sobie nie zależy mi koniecznie na nim mm, dobra weź zwłoki idziemy to spalić chyba hmm, tak sobie myślę chyba sobie dorobię jeszcze kilka Jakieś skrzynie tam wypadałoby zrobić, myślę. No, bo kurczę, bo tak myślę, żeby zbierać z tych zwłok, co palę, zbierać wszystko. Wszystko, co tam, co tam się z nich da. No, to tak czy siak w alchemii się mo może przydać. Można to przerobić. Tu mam ciało do ogarnięcia. Tutaj dobra, z tymi ciałami nie jest źle. Co mi tu jeszcze zostało? O, właśnie, to są bardzo dobre zwłoki. Chociaż chwila, moment. Czy ja mógłbym bardziej zboostować jeszcze te zwłoki, jeśli teraz mogę powyżej 12? Hmm, czekaj. Wrzucimy to tutaj. Co mi się tu udało ugrać? 9 do 1, pewnie, że tak. Machniemy ci jeszcze zastrzyk klejący, proszę bardzo. I później dostaniesz zastrzyk srebra. Ok, a ty, mój drogi przyjacielu, coś zadzwoniło. Aha, pewnie w skrzynce już tam coś się dzieje. Zastrzyk balsamujący poszedł. I teraz byśmy zastrzyk złota jeszcze wykonali. Co tu jest? Odbierz list dzień po przybyciu osła. Aha, czyli dobra, to będzie następnego dnia. A widzicie, zwłok to nie dostarcza w niedzielę, ale listy, kurde, rewolucjonistów to już tak, to już jest, nie? Wiecie o co chodzi? Chytrus. Chociaż czekaj, tu muszę wiarę. Dobra, zaogarniemy wiarę. Zresztą hmm, mógłbym sobie tu trochę wiary zostawić. O, czekaj, co ja mam ze sobą, co bym tu mógł zostawić. Mózg tak, on by tu szedł na przepał na pewno To i to tutaj wrzucimy krew tu zostawimy, tak jest. Czy jeszcze coś. Eee, nie, właściwie to nie. Te jelita są ok. Ten mózg można byłoby można byłoby przemielić ten mroczny sobie zostawię. Ja jednak się, wiecie, zabezpieczę w tej kwestii, bo znowu się wyjdzie, że w jakimś zadaniu tego będę potrzebował i a później wychodzi lipa, o to sobie zabierzemy. Dobra, tu wszystkiego nie potrzebujemy. Przejrzuć szóstkę. O, pewnie że tak. To sobie zabierzemy. OK. Um, użyj książkę. Dobra. O, wiem co tu miałem jeszcze zostawić. Widzicie, bo ja biegam z tymi konopiami. A konopie są potrzebne do proszku do proszku przyspieszającego, tak jest do um, jak to się nazywa, mikstura heżości, tak jest um, dobra, co ja to miałem gdzieś biegłem gdzieś biegłem, w jakim celu ja biegłem kurde, ty zapomniałem aha, już wiem, po wiarę, dobra teraz mi się przypomniało e, wiary tu mamy, panie, sporo zabierzemy sobie stąd pięć dyszek Będę musiał stworzyć przynajmniej trzy zombiaki jeszcze, transportowego, do winnicy i do browaru. To sobie od razu wrzucę tą wiarę tutaj, żebym z nią nie biegał. O, właśnie, odłamek jeszcze tu wrzucimy. Proszę bardzo. No tak, może zwłoki bym tu wrzucił. Tak, to byłoby bardzo rozsądne. Proszę bardzo, skrzeszanko. A jakim ty jesteś zombiakiem? 30% stary, ty będziesz fantastyczny. Poleż sobie tutaj e, dziesiąteczka, no i teraz byśmy tu mogli pociągnąć to jeszcze za strzykiem srebra, proszę bardzo, i będzie kolejny dobry zombiak. Tamten się ogarnął, to tamten będzie następny, dobra. Chociaż ja wiem, taką, no ten 30 to jest sporo. Ja myślę, że dam go do, do winiarni, a transportowy będzie mógł być naj, tym najsłabszym, powiedzmy, zombiakiem, nie? Umieść, dobra, ty. No jezu, powiesz, że się będę blokował, co? O, dobra, teraz ok. Wiadomo, ja tu muszę winogronka dostarczyć, tak jest, tu muszą zostać dostarczone winogrona. To się też zaraz ogarnie. Ty kurde, żebym mszy nie przeoczył. Właśnie. Muszę to ogarnąć, to czekajcie, te zwłoki tutaj, o te. Co z tobą będę jeszcze musiał popracować? Bo z tymi zwłokami, one chyba coś tu miały... A, jelitka, serce było słabe, tak jest, serducho się wyjmie, okej. Okay. Dobra, to te zwłoki idą tu. A my idziemy do kościoła. Tak jest, trzeba odprawić mszę, zgarnąć hajsiwo, zgarnąć wiarę. No i oczywiście z grubym pogadać. Tak jest, trzeba zagadać z grubym. Czy ktoś nie chce tutaj wyznać swoich grzechów? Nie, nikt nic. Dobra. Nie, najpierw msza, bo nie wiem ile mi tam zejdzie na gadce z grubym. Zróbmy tak, zacznij modlitwę, poproszę modlitwa kombinacyjna. Oczywiście poproszę bardzo. Wiadomo, ja wiadomo, zaraz będzie, że nasz kościół jest super. On jest nawet bardziej niż super. Dajcie wiarę, sporo wiary. Błogosławionko pewnie super, jeszcze więcej wiary. O, proszę bardzo. Będzie na wskrzeszanie zombiaków i Nomalchemię. Dobra, prosimy o datki. Zapraszam serdecznie. Hmm, ile jegomościowie teraz mnie tutaj podrzucą? 210. No dobra, powolutku się to zwiększa. Wiadomo, Dobra, wy tutaj sypcie hajsy gruby. Eee, proszę bardzo, mam przyjęte zaproszenie, tak jest. Eee, rozpocznijmy ceremonię. W temacie katedry, nie rozpocznijmy ceremonię. Zarządca królewskiej kuchni przyjął zaproszenie, świetnie. Rozpocznijmy zatem ceremonię. Najpierw poczekajmy na naszego ważnego gościa. Okej, okay. o, przybył. No tak. <laughs> Oczywiście bracia, nie? Hello. Spoko. Witaj, bracie, witaj. Przyszedłem na ceremonię jestem nowym zarządcą królewskiej kuchni. Ja tylko cieszę się, że ci się udało. Oh, Okej, okay, dobra, A, będzie impreza. Ciekawe czy czegoś będę musiał użyć, czy tu po prostu będzie tak jakby z automatu, nie? Wiecie o co chodzi? Musimy zaczynać wasza świętobliwość. Och, ależ się stresuję. To tylko zwykła ceremonia. Nie mówią o moim bracie. Dopiero teraz rozumiem, jak bardzo mi go brakowało. E, Okej. Okay. Dobra, spoko. Przyszedł wieśniacy, spoko. I co dalej? Umiłowani, przybyliśmy tu, by modlić się o wodę dla miasta, tak, a także modlić się za nasze rodziny, tylko one pozwalają nam przetrwać w tym okrutnym świecie, z ich pomocą damy radę nawet straszliwej suszy, tak, tak, tak. Zapomnijcie więc y, nasze, wasze dawne urazy, wybaczcie sobie nawzajem i módlcie się o wodę, tak jest. A tak, jasne, i módlcie się o wodę, okej. Okay. Aj, kurde, biskupa chyba ruszyło, co nie? Co za wspaniała przemowa, muszę przeprosić mamę. Na pewno będzie lało jak z cebra. <laughs> okej, okay, dobra, spoko. Bracie, tak bracie, no patrz jak się kurde miłują chłopaki. Za swoją sprawą kupiec przebaczył swojemu bratu, no wspaniale. Super, tak się cieszę z Twojego sukcesu. Nie, to ja tu się cieszę, tak bardzo się cieszę. Spójrz, co zdołaliśmy osiągnąć. Nasi rodzice byliby tacy dumni. No dobra, to ja zostawiam Was samych. Dziękuję bardzo, mm, bardzo Ci dziękuję. Niesamowicie mi pomogłeś. Nadal potrzebujesz mojego lustra? Tak. Dobrze, weź je zatem. Możesz wziąć też mój widelec. O, proszę, jakie bardzo ładne rozwiązanie. Dostaliśmy dwie rzeczy, choć mamy mnóstwo do przegadania. Oczywiście, że tak. Opowiem ci o mojej podróży. E, tam lepiej porozmawiajmy o przyszłości. <laughs> kurde, panie, jakie rozwiązanie. Super fantastycznie. Cieszę się, że się, e, że się pojednali. Wiecie co? Bo szczerze, jak tak o tym myślałem, to myślałem, że dojdzie może do jakiejś kłótni albo coś w tym stylu. Wiecie, będzie lipka. O, dajcie kasę, właśnie. Hej, siwo. A, grubego wywiało, stąd kurde. A jeszcze chciałem z nim pogadać o katedrze. No dobra, niech będzie. Pogadamy następnym razem. Niech będzie. A co ja to chciałem? Dobra, ogarnęliśmy temat. Wspaniale. Ciekawe, czy w ogóle te, on się tutaj będzie jeszcze pojawiał. No, bardzo mnie to ciekawi, czy będzie się pojawiał, czy też nie. E, dobra, a wracając do tematu, ja tu miałem właśnie zwłoki, tu były do ogarnięcia. Te już lepsze nie będą. Chociaż może jeszcze bym je potraktował za strzykiem złota, ale musiałbym tu wmontować, powiem wam, jakieś e, gorszego sortu, na przykład mózg albo serducho. Mózg chyba mam jakiś taki. Wydaje mi się na minus dwa. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie. Mam. o, panie, tu mam genialny mózg do tego zadania. Zaraz mu tu wpracujemy taki. Dobra. I teraz będzie. Ale, no, nie wygupię się. Skakuj. Złoty zastrzyk. O! I to będą fajne zwłoki. Ok. czekaj, bo mi się tutaj. Coś za, coś za wolno biegam, wiecie o co chodzi. Ale super. Lustro dumy oraz słony widelec zostały zdobyte. To mi się bardzo podoba. Świetnie w temacie z tych zwłok, co ja z nimi jeszcze miałem zrobić 3 do 10 a, ja miałem z nich w ogóle usunąć jeszcze krew i, i tak dalej tak jest, bo ja z, nie, ja z nimi popracowałem, a zapominam o usuwaniu tych podstawowych rzeczy, nie o, 1 do 12 jakie tu ma? oj złe serducho, panie z takim sercem to ty daleko nie zajedziesz mój drogi oj nie, 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 z ciebie byłby słaby zombiak Jakieś dobre serduszko tutaj damy. Proszę bardzo. Ciekawe, ile może być teraz maksimum. Powinno wyjść teraz... Uuu, 14. Ale to będzie dobry zombiak. Serducho. Mózg? A, może być. I tak nic lepszego właściwie nie mam. Tu nic nie? Dobra, okej. Okay. Te złoki się nadadzą. Bardzo fajnie. Wskrześ. Kurde, 14. A ty stary pójdziesz do browaru, nie? Ile? Jak masz 14 to jest ile? 35. No fantazja. Kurde, takie zombiaki. Ale mi będziecie wybitnie... E, ogarniać e, kurczę browar. o i winko, i ja, piernicze. Jeszcze jednego ząbiaczka sobie zrobię, e, żeby sobie dyrdał właśnie z, e, z tym towarem. Ciebie damy tutaj. Chociaż ty byś już mógł. O, czekaj, liś, ten list pewnie wyjmij list ze skrzynki. Dobra, zaraz się dowiemy. Ja już bym mógł zaczynać temat pewnie, że tak. E, chmielu mam dość w ogóle każdego. Kurczę tak na dobrą sprawę. A spróbujmy sobie, a niech będzie, zaczniemy od złotego kufle piwa. Produkuj stary. Gdzieś tu je do skrzynek na pewno będziecie wrzucać, więc nie będzie problemu. E, czy coś gdzieś mam do odłożenia, tuż to później. Tu mam mózg, który trzeba schować. Serce. Hmm. Serce byłoby, trzeba też. E, serce, serce, serce. W czym się przetwarzało serce? Eee, czekajcie, tu miałem wrzucić co? Opowieść, tak jest. E, ci się przetwarzało serducha. Serducha się mieliło, zresztą mogę to sprawdzić. Nie, serducha szły na ekstrakt. Proszę, nie, takiego serca niestety nie mam, ale mam takie. To sobie przerobimy. Ciekawe, co towarzysz osioł jeszcze będzie chciał. Tu, śmieci dobra, zastrzyk złota. Tobie już chyba nic więcej nie mogę wbić, co? Zastrzyk klejący też nie za bardzo chyba ługowy. A nie, też nawet nie. Dobra, sprzątnij. Zaraz pójdziemy do osioła. To wyjmujemy. I wstawimy mu tu normalny, dobry mózg. Tak jest, żeby zombiak troszeczkę myślał przy tym, co robi. U, mózg, proszę bardzo. I hit. No ideolo. Tak, coś wyjmujemy stąd jeszcze? Nie, niekoniecznie. Dobra, zwłoki na 13. I ostatni zombiaczek, którego potrzebuje. Zapraszam serdecznie. A ile ty masz, stary? 32. No to ciekawe, ciekawie to jest liczone. 12 ma 30. Tak, tego co postawiłem przy winiarni. Yy, 13 ma 32. 14, 35. No nie wiem, niech będzie. oj stary, ty będziesz tutaj. O, i cyk. A no to już dyrdarz z ładunkiem, tylko właściwie nie wiem z jakim. Bo ten piwa nie zrobił. A ja tu piwa raczej nie przetrzymuję. Bo ty transport, co ty transportujesz? A nie, może ja tu... Wi... A nie, ja tu nie mam gdzieś wina przypadkiem? Czy ja tutaj gdzieś winka nie zostawiłem? A co tu roztwór spowalniający robi? To nie mam pojęcia. Serca, serca, dobra, to będzie do przemielenia. Wrzućmy tę jelita na razie tutaj. Nie będę potrzebował. Dobra, mamy dzień. To jest dzień Panny Wdzięczki. Mm, tak, pomóż wdzięczce uratować Wagnera z górskiego fortu. Czyli tu na razie tego nie ogarniemy, ponieważ muszę napisać tą książkę dla astrologa, żeby tam uzyskać jakąś opcję w uniwersytecie i tak dalej. No dobra, to temu na razie damy spokój. A właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Dzięki w ogóle za informację w komentarzu, że uchodźcom mogę dorzucać mm, po prostu warzywa, że oni nie potrzebują gotowanego jedzonka. Także całkiem fajnie. Dobra, rewolucyjna wiadomość. Co my się dowiemy? Użyj. Ziemia dla osłów, fabryki też dla osłów. Okej. Okay. Osoby przehandlowały wyposażenie bojowe na różowe wstążki platane w grzywy. Teraz nie tylko zachowują się jak kretynie, ale również tak wyglądają. E, gdy powóz zmienił się z powrotem w dynię, królewski weterynarz zgubił but, pantofel znalazła młoda i majątna wdowa. <śpiewanie> Okej, okay. Dzisiaj wzięli ślub i zamierzają żyć długo szczęśliwie. Mimo to udało Ci się dotrzeć do trzeciego etapu procesu uzyskiwania aprobaty Kepopu. Wreszcie jesteśmy gotowi na rewolucję. Ale najpierw potrzebujemy białej i czarnej farby. Użyjemy jej, aby zmienić kolor swoich włosów. Okej. Okay. Wszyscy pomyślą, że jesteśmy zebrami, Nikt nie zorientuje się, że ma do czynienia z osłami. Okej. Okay. Do tego nasi szczurzy sojusznicy proszą cię o galaretkę. Niesamowitej siły. Mhm, okay. Dzięki niej będą duzi i silni, staną się mistrzami sztuk walki i zyskają sympatię żółwi. <laughs> o oh, demet, ale to jest dobre. No i przede wszystkim potrzebujemy sztandaru. Rewolucja bez sztandaru jest jak grabarz bez brody. <laughs> Trzymajmy za to ogony, okej. Okay. Mam tylko nadzieję, że Osio zostawi mnie w spokoju po tej swojej rewolucji. Chociaż na pewno nie pogardzę częścią dóbr skradzionych przez rewolucjonistów. Co to jest? Ideolog rewolucji. Rewolucjoniści uzyskali twoją pomoc po raz trzeci. Pora przejąć władzę w partii. Dobra, co my tu mamy zrobić? Galaretka niesamowitej siły. To będzie na stole kucharskim. W warsztacie kościelnym zrobimy im sztandar oraz czarna farba, biała farba. Okej, okay, to mogę wykonywać. Z tym, tym się można zająć. Właściwie, czekaj, kurde. Ja się zaraz przejdę do warsztatu kościelnego i zobaczymy, co tam, co tam jest. Chociaż, czekajcie. Ja miałem zrobić jeszcze jedną rzecz. Ale dobra, to później. Zajmijmy się na chwilę rewolucją. Hmm, gdzie. Czekaj, tu są książki. Właśnie tym też się będę musiał zająć, ale to jeszcze mam czas. Cza mam czas w tej kwestii, to chyba będzie tutaj. Do sztandaru potrzebujemy tak, białej farby oraz jedwabiu. Dobra, po jedwab będę musiał. Kurde, będę Od kogo ja kupowałem jedwab? Od kupca chyba. No, bo na ławki kościelne kupowałem, tak? Yy, dobra, czyli to możemy na razie sobie odpuścić. Zobaczymy, czego potrzebujemy w kuchni. O, czekajcie, co oni chcieli? Galaretkę Wielkiej Siły, sztandar oraz... oraz, oraz, kurde, aha, biała i czarna farba, dobra. O, zupa, proszę bardzo. Zupa idzie tu. Pokaż mnie. To powinno być... nie, czekajcie, gdzie... gdzie nie, 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 chwila, moment, tutaj. Tu były galaretki. Proszę bardzo, potrzebujemy zielone galaretki, więc będę się musiał e, udać i znaleźć w ogóle jakieś zielone galareciaki. A one były zazwyczaj w nocy tutaj na bagnie, razem z nietoperami sobie tam latały. E, z tego co pamiętam. Dobra, czyli tamto też będzie do ogarnięcia. Z, e, kurde, z panną wdzięczką na razie nie mam co gadać. Okej. Okay. O, a kim ty jesteś, przyjacielu? Pora byś zapłacił za swe zbrodnie obmierzły stworze. Co? O co tu chodzi? Broń się pasterzu, a to jest pasterz. Mówisz do mnie? Do ciebie, wstrętny wampirze. Szykuj się na śmierć. Pomszczę moją żonę i pozostałe niewinne ofiary. Bardzo zabawne, naprawdę myślisz, że całymi nocami wysysam z ludzi krew. Skoro tak, to dlaczego zawsze pracuję na pełnym słońcu? To niczego nie dowodzi, możesz być wampirem mutantem, okej. Okay. O kurde, jest tylko jeden sposób, by się upewnić. Garść czosku, zjedz to. Co, surowy czosnek? Aha, odmawia. Złoczyńca zdradził swą, swą podłą naturę. Ach, niech to. Matko, jakie to jest zabawne. No i co? O, zadowolony jesteś? Jak mawiał mój dawny nauczyciel z zakonu łowców nieumarłych, więcej. Okej, okay. ciekawe ile będę zżerał tego czosnku. A, o co chodzi? Aha... Właściwie jeśli jesteś mutantem, to może czosnek też yy, ci nie zaszkodzi. Eureka, wiem co zrobimy. Weź ten drewniany kołek i wbij go sobie prosto w serce. Jeśli zginiesz... Czekaj, mam lepszy pomysł. Znajdę dla ciebie prawdziwego wampira i dasz mi święty spokój. A co jeśli ci się nie uda? Będziesz mógł mnie zabić, albo zjem cały cebrzyk czosku, albo zrobię co tam sobie jeszcze wymyślisz. Okej. Okay. Umowa stoi, ale nie próbuj mnie wykiwać broda ta po czwaro. Jest logika, jest... jego logika jest nie do obalenia. Powinienem chyba porozmawiać z ofiarami łańcuchą, synem farmera i różą. No dobrze, czyli będę musiał z niej pogadać. No kurde, powiem wam tego się jakby nie spodziewałem. O jezu, a co. Aha, czekaj, bożem czosnek zeżar, tak? Zjedzony czosnek, pali cię w ustach. Okej, okay, spoko. Ja wiem co miałem zrobić. Ja miałem kurcze. Tak, właśnie. Po pierwsze, to się pozbyć tłuszczu, który noszę ciągle przy sobie. Dwa, miałem zabrać winko ze sobą. I miałem też zabrać wodę ze sobą, tak? Bo przecież do ogarniania browaru potrzebuję mnóstwo wody. Na jeden, na jeden sort, tak? Potrzebuję 50 chyba, nie? Tego było dość dużo. Czekajcie, to sobie tak, tego to i to tu co zostawimy. Rewolucyjną wiadomość też możemy zostawić. Czy jeszcze coś tu mogę? Ja dobra, tyle może być. Jeszcze dobierzemy trochę tej wody. Mogę jeszcze tej wody? Wincy? Nie, już żeśmy skończyli z wodą. Dobra. To mamy Max, więc to można wrzucić tutaj. Mm, ty idziesz tu. Dobra, ty piwerko ogarniasz stary, to mi się podoba. Woda była tu. Ale pytanie, gdzie ty wrzuciłeś to piwo? Nie, panie, piwo już mogło zostać zaniesione. Przecież ja mam zombiaka transportowego. No weź się jaworski ogarni. Wodę sobie wrzucimy tu. Tu zrobię w ogóle. O, właśnie, o, to, to jest o co mówiłem. Bardzo mało wody. Będę tu musiał tej wody więcej dostarczać. I jeszcze wrzucić tutaj ee, winko. Wy, że winko, winogrona. Winogrona zabierzemy, zabierzmy złote, srebrne, wszystkie zabierzemy. Tak czy siak. O, wiarę sobie tutaj zostawimy, bo czemu nie? Jak będę coś wykonywał, to się na pewno przyda. Jakieś pomniki czy inne bariery. O, jest Zombiak. A i Zombiak sobie. Dobra, Zombiak sobie dyrda z tym wszystkim. Ok, to, to i to. Jeszcze będę musiał się przejść do mojej winnicy. Hmm, jak tam z jaką idzie, czekajcie. Aha, widzisz. Na 40 winka typo. Dobra, zróbmy srebrnego. Srebrnego sztukę zrób stary, a mogę ci za. A, mogę Ci dorzucić więcej. Pewnie stary, to się nie krępuj w ogóle tutaj całkowicie. I ogarniaj mi winko. Dobra. Yy, ty, stary, też byś mógł więcej robić. Na razie Ci wrzuciłem tyle. Ale wiesz co, jak dla mnie, możesz zrobić tego więcej, bo doniosłem wincy wody. O właśnie, proszę bardzo stary, działaj. Do ataku. Ok, to mamy. Mm, I co dalej? Co dalej mam zrobić? Czekajcie, dzisiaj kończy się dzień wdzięczki, Ta, to nic nie ogarniemy. Książka do, a, dla astrologa do opisania. Mm, wiem, wiem, gdzie miałem jeszcze zajrzeć. E, do obozu uchodźców. Daj mi to, pokaż mi, jak Wam tu idzie, moi drodzy. 3 na 3, kurde, szczęśliwi w opór. Zostały im tylko grzyby do zjedzenia, tak? Ale widzicie, są same, faktycznie są same grzyby, i oni są zadowoleni. Albo tylko z tego powodu, że tu jest, yy, nie wiem, woda. Trudno powiedzieć. Ja miałem tutaj wykonać jeszcze dodatkowe namioty, z tego co pamiętam. No, właśnie, widzicie, kurde, panie. I yy, Tu też jedwa potrzebujemy, no. Ale mogę ogarnąć studnie z wodą, tak jest. 12 i dwie proste części. No dobra, okej, okay, okej, okay, spoko. Mm, czekaj, czekaj. Aha, no tak, oczywiście trzeba czekać z tym kamieniem teleportacyjnym. Muszę ogarnąć proste części oraz kamienie, żeby wybudować tutaj studnie. Myślę, że zrobię to w pierwszej kolejności. A później można by się było zająć. Później czym się można zająć? Namiot. Nie, namiot jutro, bo będzie właśnie, właśnie, właśnie jutro będzie kupiec. Spo... O, jak to ładnie się kurde wafel zgrało. Dobra, ja tu potrzebuję tak yy, dwie proste części tam były potrzebne. Dobra, wezmę cztery w razie czego. Ja tu zwłoki jeszcze yy, i kamień. Ja potrzebowałem 12 kamienia, tak jest. Okej. Okay. Czekaj, no to te zwłoki jeszcze wrzucimy do zamrażarki. Jakby mnie znowu naszło na. Chociaż nie, i tak muszę, muszę je sprawdzić. Bo ja potrzebuję tego serducha. Może w końcu trafi się. Eee... No nie, nie cholery. A eee, wiesz co? Czekaj, to mogę już tutaj zabrać. Eee, I wrzucić do półki półki alchemicznej. Tak, 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 tak. Tego potrzebujemy na pewno. Od tego w ogóle powinienem zaczynać. Tak, wy tutaj mamy. A tu was wrzucimy, dobra. Co ja to? Dobra, nie wiem co ja miałem zrobić Obóz uchodźców Proszę bardzo, zaraz tu machniemy studnie I studnie mogę Aha, ona tu ma swoje dedykowane miejsce na tą studnię Spoko A, dobra Teraz ogarniam studnia, mogę z niej nabierać? A, nie, nie mogę, szkoda Ale chyba nie będą Czekaj, jak to teraz wygląda? 6% Namioty studnia z wodą, dobra. Tylko teraz, teraz jest moje pytanie: Moje bardzo duże pytanie, czy ja mam jakoś obsługiwać tą, tą studnię, czy coś takiego? Ja tu coś mam ogarniać z tą studnią? Czy ona sama będzie produkowała tą, tą nieszczęsną wodę? Mam nadzieję, że tak, że nie będę tutaj musiał więcej działać. Tu im spadło, ale dobrze byłoby im tu jakiegoś jedzenia mimo wszystko e, dorzucić. Mm, zróbmy to tak. Ja tutaj... A właśnie, ja im mogę przecież chyba jabłka dawać, nie? To jest bardzo dobry pomysł. Bo warzywa sobie chciałem... Właśnie, widzę, że tu warzywa też będę musiał za niedługo pozbierać. Ale warzywa... Mm, chciałem sobie... Na co ja chciałem... A, już wiem, tak jest. Ja chciałem te warzywa zostawić do... Jestem, no kwiatka akurat nie potrzebowałem. Yy, warzywa sobie chcę zostawić na przygotowywanie potraw w karczmie. Tak jest. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. Na razie w tawernie, w karczmie, w tawernie, yy, postawiłem sobie tam stoliki, nie to, co było do wybudowania, ale zapomniałem właśnie, bo Mietkowi, Mietek chciał, żebym te kukłę zrobił. Tylko kurde, żebym ja jeszcze pamiętał, gdzie się te kukłę wykonywało, albo co. O, na jakimś chyba warsztacie. Tutaj? Chyba niekoniecznie. No nie za bardzo. Tu też niekoniecznie. Czekaj, jeszcze przejrzymy to tutaj, ale nie wydaje... A nie, jest! Lalka barmana. Proszę bardzo. To w sumie czemu nie? A, jeszcze mi energii zabrakło. No, pracujemy. Pracu, pracu, stary. Zrobimy tą lalkę, wrzucimy ją tam, bo jestem... Tak, już produkuje piwo, produkuje winko, więc... No właśnie, to, to dobrze by to było ogarnąć. Chodź, stary. My lecimy do gadającej czaszki. I... czekaj, co ja miałem... Co... Aha, umieść. Proszę bardzo. I ciekawe, co się stanie. No dawaj, Mieciu. Dość toporna robota, ale się nada. Bletek, pora na ciebie. To bletek ją nawiedzi! O, proszę cię bardzo. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Jeszcze więcej utyskiwań. Zastanów się tylko. Może pracować całodobowo. No to fakt, to ma sens. Ha! Kurde, wafel pracownik miesiąca, bletek został twoim barmanem bez pensji, niewolnictwo, skądże jest z drewna, a prócz tego ma 30 lat doświadczenia jako barman okej, okay, dobra, zanim się otruł popsutym tym koktajlem e, i rzecz najważniejsza, nie oczekuje wypłaty genialne, nieprawdaż? brzmi sensownie, porozmawiaj z nim będę na ciebie czekał w tutejszej piwnicy okej okay. witam nowego barmana o, wspólna praca będzie prawdziwą przyjemnością Żadnej pensji, ubezpieczenia czy urlopu w życiu. Wszczynam strajk. Miłego dnia, cześć. Dobra, jesteś całkiem sam. Skoro taki z ciebie utalentowany barman, podzieli się ze mną szczegółami. Oczywiście, tawerna jest niczym bezbronny kwiat, tak? Okej. Okay. Twoim obowiązkiem jest dbać o nią jak o swoje, o swoje dziecko, Dla, dlatego pamiętaj następujące. W piwnicy znajduje się kuchnia i spiżarnia, alkohol znajduje się na paletach. Aha, no faktycznie zombieaki to noszą. Alkohol z palec sprzedajemy przez całą dobę, musimy dopilnować, żeby się nie skończył, brzmi sensownie, no pewnież tak. Klienci kupują alkohol i zażywają życia, ale lubią tawerny dobrej jakości. Więc im wyższa jakość tawerny, tym więcej klientów do niej ściągnie, a im więcej klientów, tym większe pieniądze. No okej. Okay. Och, już nie mogę się doczekać pijactwa dzikich wrzasków, awantur, będzie pięknie. No dobra, początek na, na pod dobry początek umieść piwo na paletach. Okej, okay. spotkaj się z Mietkiem w filmicy tawerny, no to już idziemy. Mieciu, co ty mi powiesz, stary? Gdzie tu były w ogóle miejsca na palety? Hmm. Co ty mi powiesz, Mieciu? Eee, powinienem teraz zburzyć ścianę, żeby zdob zdobyć wehikuł za frajer. Czytasz mi w myślach. Okej. Okay. No to zobaczmy, co tu się też stanie. Wow. Musi być na nim jaka, jakiś przycisk. Wciśnij go. Okej. Okay. Aha, komuś się tam umarło w środku. Spoko. A luz. Jest tu szkielet. To ten grabarz wynalazca. Nie zwracaj sobie nim głowy. Nie zawracaj, przepraszam. Wiesz jak skorzystać z tego urządzenia? Poprzedni grabarz nie pozwalał mi się do niego zbliżyć. Musi być tu jakaś instrukcja. Widzę ją. O tam. No, okej. Okay. O, uwielbiam spisywać instrukcje. Działa. Musimy tylko umieścić artefakt w tym otworze i ujrzymy o, zdarzenia z przeszłości. O, proszę. Artefakt to staje się pogmatwane. W instrukcji musi się znajdować inwentarz artefakt. Aha. Tak przy okazji, niepoprawna kolejność artefaktów mogłaby wywołać apokalipsę. Spoko. Tutaj zamieścił kompletną listę. Poprzedni grabarz wykonał lwią część badań. Tutaj jest napisane. Pierwsza jest figura pradawnego boga, a wehikuł mówi, mm, zobaczmy, posiadacz figurki Horadryk. Aha, okej. Okay. Pogubiłem się. Wyłożę ci to jaśniej. Zbierz figurkę Horadrykowi, zabierz figurkę Horadrykowi i przynieś ją tutaj. No, okej. Okay. I zajmij się tym trupem. Kto tu jest grabarzem? Czy ja? Okej. Okay. Znajdź wampira, zdobądź figurkę prawdownego boga od Horadryka. No dobra, no to zwłoki zawierzemy. A, czekaj, co? Ja tak wolno chodzę. Panie, nie wolno, użyj. Jedziemy. Tylko jeszcze muszę rzucić okiem. Gdzie tu jest miejsce na palety? Tu? Regał na skrzynki, no to może o to chodzi. Tylko, że tak zastanawiam. No mój jak tu powinien popylać, bo raczej tam jakieś winko wpadło. Ja chyba... Przecież ja mam piwsko, kurde, ja mam całą skrzynię piwska, też tu mogę wrzucić, jasne, że tak. Ty nosisz, dobra, bardzo ładnie. Ty nosisz, okej. Okay. I... A ty stoisz i nic nie robisz. No dobra, niech będzie. Chociaż zobaczę co to są za zwłoki. A może w nich będzie coś ciekawego. Uh, chociaż dziwię, dziwi mnie, że się psują, tym bardziej, że to był sam szkielet, no ale dobra, nie będzie okej. Okay. Mm, pokażcie mi to jeszcze. Dwa mózgi! Eee. O, kierowniku złoty, to będzie zabawne. Dobra, zostawię sobie na później, bo tu będzie dużo kombinowania z tym. <laughs> dwa mózgi. No grubo, no to dlatego był wynalazcą, to jest jakby logiczne, co nie? Dobrze, no słuchajcie moi drodzy, w tym odcineczku oczywiście to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek oczywiście też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się. I do zobaczyska.